Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy. Tak więc spotykamy się po raz kolejny w Don't Starve. W tym miejscu skończyliśmy. Okazało się, że przyczyną tego, że coś było nie tak, prawdopodobnie był jakiś wadliwy mod, którego sobie wgrałem. Jest Chester, możemy włożyć łopatę. Pasowałoby zrobić jeszcze młotek, dokładnie. Pasowałoby zrobić młotek, ale to bym sobie w sumie mógł zjeść i wziąć młotek, dokładnie. Chciałbym rozwalić sobie tę farmę. Odzyskamy troszkę różnych surowców. No i dzięki temu będziemy mogli coś tam pobudować sobie. Chester, włóż trochę drzewa. Okej, czy są tutaj jeszcze jakieś farmy? Jest jeszcze jedna, tak więc spoko. Ogólnie rzecz biorąc, już wiem, gdzie się ulokuję, tak sobie przemyślałem sprawę. Przemyślałem sobie sprawę i stwierdziłem jednak, że mniej więcej to będzie środek planszy. Czyli to będzie już wam, moi drodzy, powiem, tutaj mamy dróżkę gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, może gdzieś tutaj, zobaczymy. Okej, chodź Chester, idziemy! Idziemy na wyprawę! Tak to właśnie wygląda. Tak więc ulokowanie się będzie niezwykle istotne. Dla mnie dosyć ważne, ponieważ nie chciałbym potem jakoś bardzo dużo czasu spędzać na tym, żeby podróżować z miejsca na miejsce. Tutaj mamy bardzo dużą ilość grzybków. No i oczywiście duża ilość macek, która cały czas będzie nas atakować. Po te macki także przyjdziemy. Szkoda, że nie ma tutaj w ogóle pająków. To jest taki minus trochę. Ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy bez nich. Chyba że matka pająków, czyli ta wielka pajończyca, przejdzie tutaj jednak. No jeżeli ona zrobi się tak jakby taką wielką pajęczą matką, która będzie rzucać oczywiście tymi pająkami, to jak najbardziej my możemy ją zabić i wtedy po prostu dostaniemy kokon, który będziemy mogli sobie posadzić gdzie tylko chcemy. Okej, nie poszedłem w ogóle tą drogą, którą powinienem pójść, ale to nie jest istotne teraz. Tutaj są te agresywne świnki. Dobra, tak więc zobaczmy sobie, jak wygląda mapa. Tutaj mamy te agresywne świnki. Tutaj są te bardzo przyjazne i miłe i sympatyczne. Tutaj mamy bagna. Tutaj mamy lasy i inne rzeczy. Ja bym się ulokował gdzieś w tym miejscu. Albo tutaj. Przejdźmy sobie dalej. Jest i całkiem fajne miejsce. Tutaj w ogóle jest takie dosyć fajne miejsce, bo jest w miarę widno. Ale wiecie co? Ja jednak ulokuję się gdzieś w tym miejscu. Całkiem fajna, przyjemna polanka, która mam nadzieję będzie całkiem przyjemnym miejscem. No i Science Machine postawię sobie gdzieś. Gdzieś myślę, że tutaj. Oczywiście od razu będę mógł sobie zrobić plecak. Upragniony plecak jest to chyba gdzieś tutaj. Tak jest. Więc tak to właśnie wygląda. Okej, całe nasze jedzonko sobie tutaj przełożymy. Pokaż Chester, co masz w środku. Mamy to, mamy łopatę. Wszystkie takie mniej potrzebne rzeczy będziemy dawać do Chestera. Tak mi się tutaj myślę, całkiem spoko to będzie wszystko układać. Złoto to my sobie zostawimy. Zostawimy sobie tutaj łopatę. Tutaj damy sobie siekierkę. Kill off. Czy ja mogę zrobić ogień? Nie mam kamieni! Nie mam kamieni! Zbyt mało kamieni, moi drodzy. Muszę zrobić zwykłe ognisko. Czy są tutaj gdzieś jakieś kamienie? Mamy kill off. Może uda mi się zrobić to na tyle szybko, żeby jednak nie została mnie jeszcze noc. Okej, czyli tutaj wydaje mi się, że powinno mi się jak najbardziej udać. Tutaj mamy jakiś dywan i przede wszystkim marmur. Będziemy mogli marmur wykorzystać. Jak najbardziej zróbmy sobie ognisko. Myślę, że w tym miejscu będzie całkiem przyjemnie. Wykopmy sobie te marchewki jeszcze. Dodajmy sobie troszeczkę opału. Ta noc nie jest jakoś mega długa, więc też to nie będzie jakiś tam wielki problem. Tutaj Chester ma jeszcze to, możemy włożyć mu nitro. Ok,
Okej, to może być tutaj, to może być tutaj, to damy tutaj. Porządki są niezwykle ważne dla mnie, z tego względu, że ja potem nie lubię, kiedy mam jakiś taki wielki bałagan. Okej, możemy stracić tą siekierkę, to drzewko nie za bardzo mi tutaj, pasuje. Ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o, Don't Starve'a, moi drodzy, to... Jeżeli chodzi o Don't Starve'a, to przede wszystkim... Powiem tak. Kurde, siekierkę mieliśmy. What the fuck. Niepotrzebnie robiłem kolejną. Jeżeli chodzi o Don't Starve'a, to, właśnie jest... Regin of Giants. Jest dużo prostszy. Jest dużo prostszy od Shipwrecked'a. Ja tam mam już delikatne problemy, które... Mam nadzieję, że nie będą jakimiś tam problemami, które... Które po prostu spowodują, że ja szybko umrę. Tam w ciągu kilku, kilkunastu dni. Po prostu byłoby to mega, mega kiepskie. Chciałbym się tutaj, rozwinąć. Chciałbym zrobić sobie garnek. Potrzebuję cutstone'a, czyli kamienia i węgiel. To wszystko się da zrobić. Zróbmy sobie pochodnie. Cutstone'y potrzebuję, czyli potrzebuję trochę kamienia. Tych kamieni tutaj trochę jest, więc spokojnie, możemy je wydobyć. Gdzie ja mam kill-off? Jest kill-off. No i przede wszystkim muszę ogarnąć sobie... przede wszystkim jakąś... jakiś spear, czyli włócznie. I chciałbym zrobić sobie jeszcze jakąś drewnianą zbroję, więc będę potrzebował... Drewna mam, deski się zrobi, więc... myślę, że to na luzie. Ale tutaj potrzebuję rozwalić kilka kamieni. Zrobimy sobie także złote narzędzia, jeżeli tylko znajdziemy jakiś biom... W sumie jest biom kamienny, więc spoko. Tego złota myślę, że powinno jak najbardziej starczyć. Kamieni także starczy, tylko 3 cutstone'y potrzebujemy, a na jednego cutstone'a 2 kamienie, z tego co pamiętam. Będziemy musieli zrobić sobie kolejny... kill-off, ale damy radę. Dużo królików tutaj jest, więc także będziemy, jeżeli chodzi właśnie o, przetrwanie, będziemy także opierać się na królikach. Będziemy chcieli sobie przełożyć, moi drodzy, dużo, tutaj będziemy uprawiać hodowlę jeżyn i tak dalej, czyli tych jagód, jak kto woli w sumie. No i będziemy musieli się także zaopatrzyć w endothermic fire. Zobaczmy sobie tak. Mamy to. Ile potrzebuję na... Ile potrzebuję mieć kwiatków na parasolkę? Endothermic fire. Myślę, że tak, że można by już sobie zrobić, ale to nie to. Nie to. Endothermic fire pit. Ono dużo lepiej chłodzi, ale to potrzebujemy cutstone'a. Dobra, nieważne, moi drodzy, chciałbym zrobić sobie, science. Gdzie my mamy... Jest parasolka, patyków potrzebuję. Potrzebuję patyków. Gdzie ja mam patyki, moi drodzy, gdzie są patyki? Tych patyków jest tutaj dosyć, mało. Ale myślę, że powinniśmy je gdzieś tam, dostrzec. Są tutaj kolejne patyki, więc spoko. W Don't Starve dosyć istotne jest to, żeby... po prostu... Jest parasolka. W Don't Starve dosyć istotne jest to, żeby właśnie tak wiedzieć, co się robi, bo... Kiedy będziemy... nie będziemy wiedzieć, co, chcemy robić, no to, jest po prostu mega kiepskie. Mega kiepskie, naprawdę. Mamy tutaj... Alchemy Engine by pasowało zrobić. To sobie możemy zjeść na luzie. Chciałbym podpalić... chciałbym podpalić te drzewka. Te także myślę, że możemy sobie spokojnie, podpalić. Troszkę, tego węgla, będziemy, mieć mimo wszystko. Więc, mamy już tutaj siekierę i możemy z niej skorzystać. Fajnie, że wypada także, szyszki, czy to są szyszki? Chyba szyszki. Takie żołędzie. Coś takiego. Nie wiem. Nieistotne. Garnek by mi się dosyć konkretnie przydał. Aha, i piorunochron. Dokładnie. Piorunochron by mi się przydał, nie ukrywam. Ale chyba do piorunochrona potrzebuję, moi drodzy, zrobić... Gdzie ja mam piorunochron?
Aha, potrzebuję Cutstone'a. Kurde, dawno nie grałem. Cutstone'a. Gdzie ja mam Cutstone'a? Jest Cutstone, okej. Będziemy potrzebować ich troszeczkę więcej. Jest piorunochron. Piorunochron będę chciał postawić gdzieś, myślę. Gdzieś tutaj. Myślę, że całkiem spoko będzie zbierał wszystkie fale. Okej, teraz tak. Chciałbym zrobić sobie garnek. Garnek jest dla mnie dosyć istotny. 6 patyków. 6 patyków, okej. Jednak te patyki, powiem szczerze, są dosyć potrzebne. Nie wiem, czy teraz będę w stanie je po prostu znaleźć, ale przejdźmy sobie może dalej. Trawy mamy pod dostatkiem, ale jeżeli chodzi o patyki, są z nimi problemy i to dosyć konkretne, ale tych patyków tutaj dosyć jest. Więc myślę, że damy radę. Chester także tam różne rzeczy będzie przenosił, więc wydaje mi się, że... Kurde, parasolka! What the fuck? Przestaje padać na całe szczęście. Tych patyków troszeczkę tutaj rośnie, więc możemy ich trochę zebrać. Myślę, że spokojnie zrobimy sobie garnek. Upichcimy sobie coś ciekawego. Upichcimy sobie coś ciekawego. Przydałoby się trochę mięska. Ale to myślę, tutaj mam marchewkę, którą możemy sobie oczywiście także upiec, podpiec. To możemy sobie śmiało zjeść. Parasolkę możemy odłożyć, możemy napalić, aby szybciej wyschnąć. I przede wszystkim możemy sobie zrobić garnek. Garnek, który dla mnie jest niezwykle, niezwykle ważnym elementem, moi drodzy, ważnym elementem. Ten garnek myślę, że może postawimy sobie gdzieś tutaj. Całkiem przyjemnie. Upichcimy sobie od razu coś. Damy sobie tu tak. Okej, dobra, to jest spoko. Chciałbym sobie podpiec teraz te wszystkie nasze jeżyny, jagody, czy jak kto woli, borówki. Chyba, że borówki są czarne, nie? Takie ciemne. Okej, to tak samo możemy sobie podpiec, czyli marchewka. Całkiem fajnie sprawdza się na surowo, aczkolwiek taka też jak najbardziej może być. Nie wiem, czy to w ogóle coś daje. Daje i to dużo, sanity dosyć dużo daje. Okej, Chester chyba pójdzie sobie spać. Moi drodzy, chciałbym sobie porobić troszeczkę porządku. Wszystkie rzeczy chciałbym dać tutaj. To bym chciał dać tutaj. Wszystkie trawy, patyki, kamienie, krzemień. Daję sobie na tą stronę. Te rzeczy sobie posadzimy. To mogę sobie spokojnie zjeść. Mamy parasolkę. Mamy to. Myślę, że młotek to możemy sobie tutaj dać, to zostawimy. To także sobie tutaj położymy. Okej, całkiem spoko. I jak zrobi się tylko dzień. Aha, chciałbym sobie jeszcze zrobić walkę. Chciałbym sobie jedna lina i patyki. Okej. Jedna lina. Gdzieś tutaj jest lina. Gdzie tutaj jest lina? Gdzie ja mogę zrobić linę? Oto jest pytanie. Nie pamiętam, moi drodzy, nie pamiętam. Jest rope, lina. I chciałbym sobie zrobić jeszcze patyki. Tutaj potrzebuję jeszcze dwóch lin. I muszę iść po patyki. Jak tylko wstanie dzień. Najemy się dosyta. No i niebawem broda jest już coraz większa, niebawem powinna atakować nas jakieś kundle, więc właśnie bardzo istotne jest to, abyśmy zrobili sobie zbroję i przede wszystkim jakąś włócznię, której po prostu jeszcze nie miałem nawet kiedy zrobić. No i potrzeba do tego trochę patyków, których tak naprawdę jest dosyć mało. Na dobrą sprawę mógłbym sobie wziąć łopatę i automatycznie tych patyków trochę powrywać, już powykopywać. Żebyśmy mogli je po prostu ułożyć niedaleko obozu, abyśmy mogli sobie coś takiego po prostu zrobić. Taką małą fermę tych patyków. Myślę, że nawet 20-30 sztuk spokojnie na luzie wystarczy.
z tego względu, że one potem szybko rosną w miarę i po prostu nie będziemy mieli z nimi większego problemu. Tutaj tych patyków trochę jest, tak więc bardzo dobrze. Linę sobie zrobiłem. Co ja jeszcze muszę tutaj zrobić? 5 patyczków. Myślę, że te wszystkie patyki, które tutaj się znajdują, sobie wykopiemy. Dosyć fajnie jest właśnie, kiedy pod dostatkiem tych patyków wszystkich mamy, wszystkich traw, drzew i tak dalej. Nie musimy za tym bardzo ganiać, dlatego też ustawiłem się mniej więcej w takim dogodnym miejscu do tego, żeby móc po prostu w miarę blisko mieć do wszystkich surowców, które są mi po prostu niezbędne do przetrwania i do stworzenia całkiem przyjemnego salonu. Mamy włócznie. Tą włócznię oczywiście będę miał tutaj, to damy sobie tutaj. Chciałbym zrobić sobie jeszcze zbroję drewnianą. Mogę zbroję mieć. Jest, więc tą zbroję damy sobie tutaj. Jak zbierzemy sobie jeszcze trochę, moi drodzy, trochę patyków i innych rzeczy, to zrobię sobie może jeszcze jedną, aczkolwiek spoko. Zobaczmy, Alchemy Engine, wakat stałny, 4 deski, czyli drzewo i tutaj widzimy ten electrical diode, coś takiego. Tak jest. Co my tutaj mamy? Mamy deski, cutstone'y możemy zrobić. Co ja bym chciał przede wszystkim tutaj jeszcze zrobić? Chciałbym posadzić moje trawy i moje oczywiście patyki. Myślę, że te patyki posadzę sobie gdzieś tutaj. Nie wiem, czy to w ogóle daje coś? Zobaczmy. Myślałem, że to będzie trochę lepiej wyglądać. Zbyt prosto to nie wygląda, szczerze powiem. I nie wiem, czy sobie tego moda po prostu nie wyłączę, bo wygląda to po prostu kiepsko. Wygląda to po prostu kiepsko. Albo ja się po prostu tym źle posługuję, albo naprawdę nie wiem, czy... Czy ja robię coś źle? Może tak to zostawimy? Chyba jest całkiem spoko, nie? Nie jest jakoś mega krzywo. Okej. Tutaj, nie no, w miarę spoko jest, w miarę spoko. Mamy kolejne trawy. Myślę, że możemy ją posadzić w miarę w ten sposób. Będziemy musieli oczywiście iść jeszcze po kupy naszych bawołów. Okej, chyba już mniej więcej ogarniam, o co chodzi. Dobrze jest, żeby tutaj w miarę równo to wszystko wyglądało. Możemy sobie wykopać te trawki. Traw i ogólnie patyków nigdy nie za wiele, więc wyrywajcie tego jak najwięcej. Sadźcie sobie takie rzeczy w obozie. Mamy kolejne kwiatki. Będziemy mogli sobie zrobić wianuszek. Może Wilson z tym wianuszkiem nie wygląda jakoś mega pięknie, aczkolwiek przyznam się szczerze, że odnawia całkiem fajnie sanity, więc po prostu się całkiem sprawdza. Czy ja będę w stanie tutaj jeszcze coś posadzić? Kiepsko. Okej. No nie wygląda to najlepiej. Przyznam się szczerze, że nie wygląda to najlepiej. Powiem szczerze, nawet jest mega krzywo. Myślałem, że działa to po prostu trochę lepiej i tak na dobrą sprawę to spokojnie mógłbym sobie poradzić bez tego. Bez tej siatki. Myślałem, że ona jakoś naprowadza troszeczkę lepiej. Okej.
teraz jest całkiem nieźle. Tych kup przecież trochę mieliśmy. Możemy sobie tutaj dojeść naszych borówek. Okej, spoko. Mamy chyba kupy. Tak jest, możemy nawozić. Możemy nawozić naszą trawę, która mam nadzieję będzie pięknie rosła. No i będziemy ją oczywiście wykorzystywać. Przejdźmy sobie, rozpalmy sobie może ogień. Zróbmy sobie jakiś fajny posiłek. Następnym razem pójdziemy sobie zrobić, moi drodzy, potrzeba będzie nam zrobić trochę desek. Zrobimy sobie cutstone. W sumie cutstone możemy zrobić sobie już. Tak jest. Dwa nam starczą. Potem te dwa, a żeby zrobić te dwa, to potrzeba, moi drodzy, kolejne cutstone, czyli tak, dużo kamienia, złoto i tak dalej. Już jest szósty dzień, więc niedługo powinniśmy zobaczyć pierwsze pieski. A ja zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny już odcinek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!